Tradycją jest, że w dniu rozgrzewki bluesowej szerszej publiczności prezentowany jest plan nadchodzącej wielkimi krokami kolejnej edycji Suwałki Blues Festiwalu. Dla wielu mieszkańców i fanów lipcowego święta bluesa ważne jest to, że impreza wraca do dotychczasowej lokalizacji. Tegoroczna 17. edycja potrwa od 11 do 13 lipca. Ten festiwal jest wydarzeniem muzycznym, plenerowym, kilkudniowym. Tradycją jest, że rozpoczynamy czwartek, a tutaj skończymy czwartek, piątek i sobota. Te trzy dni są zarezerwowane na ten festiwal. I oczywiście tutaj w tamtym roku, jak Państwo wiecie, przenieśliśmy scenę główną na bulwary suwalskie. W ramach tej innowacji również pytaliśmy mieszkańców miasta i nie tylko mieszkańców miasta, ale również te osoby, które odwiedziły nasze miasto, jak odbierają zmianę lokalizacji tej sceny. I te ankiety, które wtedy zostały zebrane, one dały jednoznaczną odpowiedź, że miejsce suwalskie bulwary są dobrym lokalizacją do słuchania, delektowania się muzyką bluesową. I oczywiście tutaj już w trakcie ubiegłorocznej edycji i później pojawiały się głosy krytyczne. Ich było mniej w sensie zebranych ankiet, ale ten oddźwięk społeczny, szczególnie ze strony przedsiębiorców, biznesu, restauratorów, był taki, żeby jednak wrócić do tych tradycyjnych miejsc ulokowania tych scen bluesowych. I rozpoczęła się dyskusja, debata na ten temat. Ale oczywiście w tej dyskusji jawiały się pewne argumenty, które zaważyły, że dzisiaj jest decyzja inna. Te argumenty to przede wszystkim, że restauratorzy, że lokalny biznes traci na takiej, a nie innej lokalizacji tej sceny, czyli mam tu na myśli scenę na bulwarach. Ja też zauważyłem, że przeniesienie koncentracja różnych wydarzeń na bulwarach powoduje, że centrum miasta pustoszeje. Plac Marii Konopnickiej, który też miał być takim miejscem, gdzie się coś dużo dzieje, widzę, obumiera. I chcemy zachować pewną równowagę w nasyceniu imprezami tutaj centrum miasta. To jest podstawowy taki pierwszy argument ze strony biznesu, tych osób, które prowadziły tutaj restauracje, kafejki różne, że to jest zły pomysł. Drugi taki ważny czynnik, który był wzięty pod uwagę, to jest kwestia planu rewitalizacji miasta. Mieliśmy fachowców, specjalistów i oni dostrzegli, że ulica Kościuszki, my też dostrzegamy, w tej części centralnej, środkowej jest ulicą martwo. Się nic nie dzieje. Mimo tego, że są lokale użytkowe, kamienice stoją puste, i zastanawialiśmy się w debacie, w dyskusji, w jaki sposób ożywić ulicę Kościuszki. Wyprowadzenie sceny z Kościuszki na bulwary na pewno ożywieniu ulicy Kościuszki nie służy. Scena główna wraca więc w sąsiedztwo ratusza, druga natomiast będzie w Parku Konstytucji 3 maja. Jednocześnie prezydent Renkiewicz skierował apel do miejscowego biznesu. Mamy taki apel, prośbę do restauratorów, do naszego lokalnego biznesu, żeby na czas Suwałki Blues Festival wyszli poza mury swoich obiektów i zaproponowali mieszkańcom też, co mają do zaproponowania, bo z tym mamy taki problem, który widzą nawet i mieszkańcy. Jeżeli chcemy, żeby zabezpieczyć to część gastronomiczną naszego festiwalu, to okazuje się, że właśnie te ogródki w planerze oferuje jeden gatunek tego złotego napoju.
Na nasze prośby skierowane do lokalnego biznesu, restauratorów, żeby zaproponowali troszeczkę, zdywersyfikowali tą ofertę gastronomiczną, na razie jakoś tutaj odpowiedź jest słaba. Musimy nad tym popracować. No w każdym bądź razie chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mieli jakiś wybór w sensie tej oferty gastronomicznej, nie tylko muzycznej, ale ten drugi aspekt, jak widzimy, jest bardzo istotny, bo duża grupa naszych mieszkańców przychodzi, może nie jest aż takim, nie są to fani wytrawni muzyki bluesowej, ale chcieliby sympatycznie spędzić czas i tutaj musimy stworzyć taki dobry klimat, dobre miejsce. Kilkoma refleksjami o Suwałki Blues Festiwalu i jego programie podzielił się również Jan Chojnacki. Postać powszechnie znana, ceniony dziennikarz muzyczny, znawca gatunku. Kiedy tydzień temu byłem na koncercie Joe Bonamassy w Spodku, okazało się, że publiczność jeszcze wchodziła, a on już grał, ponieważ zaczyna zawsze 2 minuty przed wyznaczonym czasem. Punktualnie. No bo jest to wielka gwiazda. A dlaczego jest to wielka gwiazda? Bo wiele, wiele lat temu przyjechał do Suwałk, tak, kiedy jeszcze mało go ktoś znał, nabrał tego niesłychanego uderzenia, bo zobaczył, że publiczność Suwałki Blues Festival go docenia i nabrał sił po prostu i stał się wielką gwiazdą. Podobnie zresztą dzieje się z jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu, czyli z panią Aną Popowicz, która, ile to było lat temu, Bogdan? 2011. Czyli już 13 lat temu była. I była wtedy, no co tu dużo mówiąc, wschodzącą też, już znacząco, ale wschodzącą gwiazdą. Mało kto dopuszczał taką możliwość, że osoba urodzona poza ojczyzną bluesa, czyli poza Stanami Zjednoczonymi, będzie mogła poszczycić się aż takim znakomitym statusem, jaki ma w tej chwili. W tym roku jest nominowana w dwóch kategoriach do Blues Music Awards. To są najwyższe wyróżnienia w świecie bluesowym, porównywane z nagrodami Grammy w świecie muzyki pop. I Anna Popowicz powraca po tych 11 latach z nowym repertuarem w świetnej formie, o czym świadczą właśnie te jej nominacje. Drugą gwiazdą, to bez chwili wahania mogę powiedzieć, tegorocznego festiwalu będzie Bernard Allison. Nazwisko świetne, nazwisko związane z historią bluesa. Jego ojciec Luther Allison był obok B.B. Kinga, Coco Taylor, Juniora Wellsa, jednym z tych, którzy wyznaczali szlak współczesnego bluesa, zwłaszcza tego elektrycznego, fantastyczny gitarzysta. Nawet wtedy, kiedy on już był bardzo znaczącą postacią, postanowił swojego syna oddalić jak gdyby od tych pokus bycia gwiazdą bluesa czy rock'n'rolla. I dopiero kiedy synek miał, zdaje się, 12 lat, po raz pierwszy zaprosił go ze sobą na trasę, zabrał go na scenę i już wtedy okazało się, że młody może dogonić ojca. Wielokrotnie też występowali razem, także na festiwalach Montreux na przykład. Niestety ojciec Luder odszedł od nas zbyt wcześnie, rak nieubłagalny go pokonał. Syn początkowo wydawało się, że pójdzie w ślady ojca, ale jak to bywa w takich przypadkach, postanowił nie odcinać kuponów wyłącznie od sławy ojca, tylko poszedł własną ścieżką i poszedł w kierunku takiego funkującego bluesa, co być może jest nawet bardziej czytelne dla nieobeznanej z bluesem publiczności. I dlatego mamy nadzieję, że również trafi do uszu tych, którzy być może
Nie wiem, czy tacy się w ogóle zdarzają, że przypadkowo znajdą się wśród słuchaczy i słuchaczek tegorocznego festiwalu. To są nasze dwa znaczące punkty ze świata. Ale sceny Suwałki Blues Festiwalu staną otworem również dla kilkuset innych wykonawców. Wśród nich szczególna propozycja. Hasłem tego koncertu to jest koncert piątkowy na dużej scenie. Jest hasło Jan Chojnacki przedstawia, czyli biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność. Jan Chojnacki przedstawia WW i dzieci bluesa. Pewnie Państwo, no widzę, że znaczna część z Państwa w zeszłym roku też uczestniczyła w festiwalu, więc znają Państwo hasło wykonawca i dzieci bluesa. Mieliśmy Dżem i dzieci bluesa, w tym roku mamy WW. Wojtek Waglewski, który jest przywódcą tego muzycznego organizmu, dawał o sobie znać jako artysta bardzo, bardzo wszechstronny. Nagrał płytę w tym miejscu, w tej sali, z udziałem Suwałki Gospel Choir i z muzykami z orkiestry kameralnej. Zresztą zachwycony był, mówił, że parę tygodni wcześniej grał ten sam program z muzykami z Orkiestry Kameralnej Filharmonii Szczecińskiej i oni się, jak powiedział, nie umywali do tego, co doznał, jakich doznał wrażeń artystycznych tutaj. Wojtek dobrał sobie absolutnie niesłychane towarzystwo z tak różnych, wydawałoby się, gałęzi sztuki i estetyki, ale tutaj ja mam do niego tak głębokie zaufanie, że nie ingerowałem w to, co będzie mu towarzyszyć, a są to jedyna kobieta w tym towarzystwie, czyli Ania Rusowicz, z którą zresztą Wojtek parokrotnie już grywał. Sam słyszałem, jak wspaniale kilka numerów Tatka Nalepy udało mi się wspólnie zagrać. Maciek Maleńczuk, z którym Wojtek nie dość, że grywa często i nagrał płytę, to ostatnio jest także współredaktorem audycji radiowej w moim macierzystym Nowym Świecie. Maciek jest, jak Państwo wiedzą, nieobliczalny, ale nie pije od 2 lat. I sam o tym mówi, że dało mu to zupełnie inny ogląd świata, co było słychać, bardzo niedawno byłem na premierze Unplugged Wojtka Waglewskiego w Teatrze Dramatycznym, gdzie też zagrali z Maćkiem. To naprawdę brzmi, to jest inny świat. Zaskakująca postać to jest Titus, czyli jeden z współzałożycieli, współliderów Acid Drinkers. Osoba na pozór groźna, ale bardzo sympatyczna, świetnie nawiązująca kontakt z publicznością. No i najbardziej zaskakująca może element tego grona towarzyszącego WW, czyli Waluś Kraksa Kryzys, kiedyś znany jako Waluś Metal. To jest młody człowiek, niepozorny, w sensie czysto fizycznym, ale z niesłychaną wyobraźnią muzyczną, potrafiący poruszać się po bardzo różnych kręgach współczesnych brzmień i co najważniejsze, no, znany temu pokoleniu, które wydaje się bluesa może jeszcze nie znać. I to jest ten element, którym chcemy przyciągać młodsze pokolenia do naszej, no, czasami już troszkę zsiwiałej estetyki. I wreszcie jeszcze jedna pozycja, do której zachęciłem Bogdana i wiem, że dzięki jego kontaktom udało się pozyskać, to jest pani Deborah Bonham. Nazwisko Bonham brzmi świetnie. Jej starszy o 14 lat brat był perkusistą oryginalnego składu Led Zeppelin. Jej młodszy, od niej niewiele, ale jednak młodszy bratanek, czyli Jason Bonham, no,
grywa od czasu do czasu też, jeśli schodzą się muzycy Led Zeppelin, a poza tym grywa w różnych znakowitych składach bluesowo-rockowych. A sama pani Deborah no, jest oczywiście w cieniu obu tych męskich imion, ale tworzy własną muzykę, też nie ogranicza się do odcinania kuponów od sławy swojego brata i Led Zeppelin. Ma własny repertuar, śpiewa także standardy bluesowe. No i to jest jej pierwszy kontakt z polską publicznością. Szczerze powiem, że na żywo też jej nie słyszałem, znam jej 3 płyty i to jest dla mnie swojego rodzaju gwarancja tego, że będzie to także świetne, mocne uderzenie. Jan Chojnacki nie oparł się krótkiej refleksji dotyczącej powrotu do tradycyjnej lokalizacji głównych wydarzeń festiwalowych. Ja też bardzo się cieszę z tego, że wracamy do źródeł, jeśli chodzi o kontakt z publicznością. Tęsknię już za moimi przechadzkami po Parku Konstytucji, gdzie będę mógł machać rączką do mile leniuchującej publiczności między koncertami. To jest to miejsce, zresztą spotykałem się wielokrotnie z pytaniami przed właśnie tą konferencją od moich słuchaczy, przyjaciół, którzy pytali, czy znowu będziemy mogli w parku się na trawce posiedzieć? Tak. I to jest, uważam, no, bardzo dobry powrót do tych oryginalnego miejsca i tej wspaniałej atmosfery. Nieco więcej o programie opowiedział dyrektor artystyczny festiwalu Bogdan Topolski. Rozpoczynamy w czwartek tradycyjnie odsłonięciem 15. tablicy w Alei Gwiazd Bluesa. Później koncerty na placu Marii Konopnickiej, które zakończą się o godzinie 20, ale po 20 dostałem taką informację, że jeden z restauratorów na placu Marii Konopnickiej chciałby również zrobić koncert i tam zagra lokalny zespół, także pewnie do 22 to potrwa. Koncert otwarcie o godzinie 19, już wspomniany Krzysztof Zalewski, jako support wystąpi zespół z Hiszpanii Noah and the Hell Drinkers. Jest to zdobywca pierwszej nagrody, pierwszego miejsca właśnie na takich zawodach europejskich, które odbyły się w tamtym roku w Chorzowie, European Blues Challenge. Bardzo fajna formacja, młoda i bardzo fajnie reprezentująca się, energetyczna, także myślę, że spodoba się publiczności. I kończymy czwartek koncertami klubowymi, tradycyjnie w klubach, w czwartek w 4 klubach. W piątek rozpoczynamy śniadania bluesowe w 5 klubach. Później koncerty przenoszą się na ulicę Chłodną, koncerty akustyczne. Znowu wracamy o 3 godziny 14 na plac Marii Konopnickiej. Tam koncerty wykonawców nie tylko z Polski, ale z Francji, z Litwy. Dużo, dużo wykonawców. Nowe miejsce w programie to jest Blues na bulwarach. Będą to koncerty przy Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Współpracujemy tutaj z dwoma restauracjami. Będzie to Łaźnia Cafe i Niedorzeczni. Zorganizują koncerty nieduże, ale będą 2 sceny, także będzie można posłuchać tego bluesa. Zobaczymy, na razie mamy taką informację, że od godziny 17 do 20. Myślę, że może będzie to troszeczkę przedłużone do 22. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też w piątek takie nowe miejsce na ulicy Noniewicza, jest taki warsztat starych samochodów, retro warsztat. I zadzwonili do mnie, że chcą zorganizować taki koncert w godzinach 19-20. Sami pozyskali zespół, sami to wszystko finansują i taki koncert pod nazwą Retro Blues w Stodole będzie właśnie się odbywał w tym miejscu. Koncerty główne, tak jak już wspomnieliśmy, wracają na scenę przy ratuszu i w Parku Konstytucji. Rozpoczynamy od godziny 15.30, troszeczkę wcześniej. 2 koncerty na początku będą na scenie w Parku Konstytucji. Wystąpi Andrea De Luca z Włoch i Elis Mano Band z Szwajcarii.
Później wykonawca blues rockowy z Wielkiej Brytanii, When River Smith. Otwarcie festiwalu tradycyjnie na scenie w parku. Po otwarciu wystąpi zespół z Hiszpanii La Perra Blanco. I na zakończenie, wspomniane już na scenie przy ratuszu o godzinie 20:30, koncert pod nazwą Jan Chojnacki przedstawia WW i Dzieci Bluesa. I wieczorem koncerty klubowe od 22:30 w 5 klubach. W sobotę bardzo podobnie, śniadania bluesowe już w 6 klubach. Jeszcze to wszystko się może zmienić, bo kiedy restauratorzy dowiedzieli się, że wraca to wszystko tutaj do centrum, no to postanowili też wyjść z taką inicjatywą i coraz więcej tych klubów do nas zgłasza się. Chcą zorganizować mniejsze lub większe koncerty, także jesteśmy jeszcze otwarci, jeszcze nie zamykamy całkiem programu. Zresztą, jeżeli będzie taka możliwość, to postaramy się jeszcze kogoś tam dołożyć, chociaż bardzo, bardzo mało mamy miejsca. Od godziny 13 koncerty na ulicy Chłodnej, koncerty akustyczne. Tutaj wykonawcy ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Litwy, z Łotwy. I chciałbym też powiedzieć, że troszeczkę później rozpoczniemy w sobotę koncert na mobilnej platformie między godziną 17 a 17:30, tak żeby ten koncert, ten przejazd w mieście nie nałożył się na żadne koncerty. Ponownie koncerty blues na bulwarach. Też chciałbym wspomnieć, że w piątek i w sobotę mamy otwartą scenę bluesową na placu Marii Konopnickiej od 19 do 20. Tam zespoły, które się już wcześniej zgłosiły, już nie mamy miejsca. Zespoły praktycznie z całej Polski, 4 zespoły mogą przyjechać, zagrać. My jako organizator zapewniamy nagłośnienie, oświetlenie sceny, instrumenty muzyczne, wzmacniacze, także zespół tylko praktycznie może wejść na scenę i zagrać. Koncerty główne znowu rozpoczynają się o godzinie 15 w Parku Konstytucji 3 Maja i tutaj rozpoczynamy tradycyjnie Polish Blues Challenge 2025, czyli kwalifikacje do European Blues Challenge 2025, czyli wybieramy polskiego reprezentanta do tych kwalifikacji, które odbędą się w przyszłym roku w miejscowości Split w Chorwacji. Oczywiście nagroda prezydenta miasta Suwałk, statuetka i nagroda pieniężna do zdobycia. Także już dzisiaj ogłosiliśmy regulamin i zasady, na których można zgłaszać się do tych kwalifikacji. Szczegółowy program oczywiście na stronie festiwalu suwalkiblues.com oraz sukcesywnie na naszej antenie. Jako patron medialny wydarzenia będziemy towarzyszyć publiczności festiwalowej oraz wykonawcom w okresie przedfestiwalowym, jak i podczas bluesowej uczty.